Kobiety to słaba płeć? Nic bardziej mylnego. Marta Haliniak udowadnia, że to tylko stereotyp. Od lat trenuje pole dance, dzięki czemu jej ciało jest zwinne, zdrowe i silne. O tym, jak trudny i fascynujący jest to sport, opowiedziała i pokazała przed naszymi kamerami. Cześć. Cześć. Pole dance to stosunkowo nowa rzecz. W Polsce chyba, mam wrażenie, w dalszym ciągu niszowa. W jaki więc sposób dowiedziałaś się o tej akrobatyce i kiedy postanowiłaś wspiąć się na rurę i ćwiczyć? W Polsce to stosunkowo młody sport, na świecie troszeczkę już dłużej trwa ta historia. No w Polsce jest to jakieś kilkanaście lat. Ja usłyszałam o rurce na studiach, jak byłam w Krakowie. To był chyba jakiś tam 11 czy 12 rok. Wtedy poszłam na pierwsze zajęcia, no i od tego momentu już jakoś tak zostało. Właśnie jak wyglądały te początki, bo no, samo wejście na rurkę, okej, rozumiem, no ale ile czasu musiało minąć, abyś jakby rozwinęła się do tego stopnia, żeby wykonywać takie najbardziej podstawowe figury? Czy to wszystko zależy tak naprawdę od wcześniejszego przygotowania sportowego albo tanecznego, od częstotliwości chodzenia na zajęcia, od przykładania się, wiadomo, tak jak w każdym sporcie, jak ktoś przykłada się bardziej, to idzie szybciej. Ale taki poziom podstawowy, no jest to kwestia kilku miesięcy. No zależy właśnie, co traktujemy jako ten poziom podstawowy. I jakby co jest naszym celem, jako wyznacznik tego naszego poziomu. Ale taki miesiąc, dwa to są takie naprawdę fajne podstawy. No nie mówimy tu o jakichś figurach odwróconych, ale figury w kontakcie z podłogą. Bardziej obroty, jakieś takie proste elementy. Ale to jest kwestia naprawdę miesiąca, dwóch. A później stopniujemy już trudność. A dla ciebie takim celem co było? Nie wiem, po prostu rozwój chyba. A te bardziej zaawansowane, na czym one polegają, te figury? I właśnie ile czasu trzeba poświęcać? A czy te zaawansowane, no to wiadomo, wymagają coraz więcej siły i rozciągnięcia takiej świadomości ciała. I jest to też bardzo zależne od danej osoby. Bo jednej osobie zajmie to, powiedzmy, 2 lata, innej zajmie to 5. No, ciężko też powiedzieć, który element jest takim głównym wyznacznikiem w pole dance. Często jest to taka figura Iron X, czyli taka rurkowa flaga, gdzie dla wielu osób jest to jakiś tam cel. Być może pokazuje jakiś poziom umiejętności, chociaż nie zawsze jest to wyznacznikiem jakby jedynych umiejętności. To, że ktoś umie Iron X-a, nie znaczy, że umie dużo więcej innych, bardziej wartościowych elementów albo potrzebnych wcześniejszych, które jakby powinny być wcześniej nauczone. To wynika jeszcze z metodyki nauczania. Ale myślę, że ten Iron X może to jest taki, najbardziej tak się utarło, taki popularny, że jak ktoś umie tego Iron X-a, to już tam na jakimś etapie jest wyższym. Ile tobie zeszło? Jejku, nie pamiętam. Jakoś dla mnie nie była to jakaś taka spektakularna figura typu, że chciałam ją zrobić, że to był właśnie mój cel. Dużo osób tak ma, ja jakoś nie pamiętam dokładnie w sumie, kiedy ją zrobiłam, tą figurę pierwszy raz. Ale nie wiem, ze 3 lata może to było? Nie pamiętam, szczerze, naprawdę. Może 2, nie wiem. Wiem, że wcześniej miałaś już jakieś doświadczenie ze sportem. Możesz powiedzieć, jakim? Co to było? Znaczy, bardzo dużo biegałam jak za dziecka i w liceum. Jeździłam na desce snowboardowej, grałam w siatkówkę dość długie lata. Więc głównie takie przygotowanie. Właśnie, a żeby rozwinąć swoje ciało do tego stopnia, żeby wykonać na przykład ten Iron X i w ogóle, żeby ćwiczyć tak w zaawansowanym stopniu na rurce, to jest potrzeba uprawiania jakiegoś innego sportu? Znaczy, na pewno trzeba podejść tak całościowo do treningu, czyli nie może być tak, że ktoś przychodzi od razu, chce robić figury wymagające dużej siły albo dużego rozciągnięcia, jeśli na co dzień na przykład całe dnie siedzi przed komputerem, tak? Ma taką pracę, powiedzmy, siedzącą, no bo nie jest to jakby zbyt dobry progres dla zdrowia, tak? Ktoś, kto mało generalnie się rusza, chcąc na przykład w szybkim tempie zrobić progres, na pewno trzeba się wzmacniać i trzeba się rozciągać, znaleźć sobie taki złoty środek między jednym a drugim, żeby ten rozwój szedł równomiernie, bo nie można też robić tylko siły, bo będzie to kosztem czegoś innego, albo tylko się rozciągać bez wzmacniania. Więc no, zajęcia generalnie w naszym studio są tak przygotowane, żeby osoby, które przychodzą, mogły się od podstaw nauczyć wszystkiego, czyli mamy elementy i wzmacniania, i rozciągania, elementy tańca, i jakby elementy na rurce,
wszystko połączone, tak żeby ktoś, kto nigdy nie trenował, powiedzmy nic, czyli odszedł po prostu od pracy jakiejś tam statycznej, mógł całkowicie zdrowo móc jakby rozpocząć treningi. A w twoim przypadku właśnie jest coś jeszcze poza rurką? Nie. Moje treningi to jest rurka plus no właśnie wzmacnianie, rozciąganie, ale jakby to nie są jakieś dodatkowe zajęcia, takie tematyczne, typu, nie wiem, jakieś tam taneczne, jak na razie, tylko no własny trening. No to już trochę z braku czasu. Mhm. No właśnie, w 2015 roku razem z siostrą założyłyście szkoły pole dance w Stalowej Woli i tu w Tarnobrzegu. Skąd ten pomysł? Dlaczego w ogóle? No nie wiem, to jakaś chyba taka naturalna kolej rzeczy, że no nie wiem, po prostu rozwijasz się i w pewnym momencie decydujesz, że no chcesz więcej. Mhm. Czy jesteś też nauczycielką poza tym, że sama uprawiasz tą dyscyplinę sportu? No to już tak, jest sport. No w sumie to głównie jestem trenerką. W tym momencie nawet jakby to zajmuje większą część mojego dnia, czyli nauka innych, prowadzenie zajęć. No a dodatkowo w moje treningi oczywiście no, w wolnym czasie. Mhm. I co ci daje ta rola nauczycielki, trenerki? No nie wiem, jakąś tam radość. No oprócz tego, że jest to moja praca, tak, już taka no jedyna praca, bo nie mam innej, jest to moje główne jakby zajęcie, no to taka radość z tego, że coś robię to, co lubię, o. Niewiele osób tak może. Masz, czy w twojej szkole są dziewczyny, które są w niej od samego początku? Są, chyba kilka osób byłoby takich, które zaczęły tak naprawdę, jak otworzyłyśmy studio tutaj, które zapisały się do pierwszej grupy. No ze dwie, trzy chyba pamiętam, że... Widzisz w nich podobną drogę, którą ty pokonywałaś? Znaczy właśnie niekoniecznie, dlatego że każdy ma jakąś tam swoją ścieżkę. I akurat chyba te dziewczyny, to mi się wydaje, że one są po prostu jakby totalnie dla przyjemności. Czyli jest to jakby ich odskocznia od dnia codziennego, bardziej taka na zasadzie rekreacji. Porozmawiamy o sukcesach. Widziałem na twojej stronie internetowej sporo ich. Mistrzostwo Polski w 2016 roku to chyba taki najważniejszy tytuł. Czy w 16 to były takie Mistrzostwa Polski, to były nasze pierwsze, to wtedy jeszcze byłyśmy w duecie. To były takie dawne, stare zawody, już ich nie ma. To wtedy z siostrą, ale takie najnowsze jakby, w których brałam udział, to w 18. I to były właśnie takie Mistrzostwa Polskiej Federacji już IPSF, no, gdzie zajęłam drugie miejsce i właśnie z kwalifikacją na Mistrzostwa Świata. Czyli tak, sukces, z którego jesteś najbardziej dumna? No chyba tak, no bo w sumie to każdy sukces jakiś tam, wiadomo, ma wartość, ale ten myślę, że no taki najbardziej prestiżowy zawody, przynajmniej z tych, których ja brałam udział, no to myślę, że na ten moment tak. Mhm. Jak wyglądają te zawody? Bo jestem bardzo ciekaw, jak to właśnie, czy... na czym to polega. Są trochę surowe, w sensie system oceniania jest dość surowy, ale jest też według mnie bardzo prosty i intuicyjny. Jeżeli ktoś naprawdę jakby trenuje ten sport tak solidnie, rozumie jakby wszystkie zasady figur jednej rurki, drugiej rurki, czyli wszystkich metod, z jakimi pracujemy, to jest to naprawdę dość intuicyjny taki system, według którego no, można się fajnie przygotować na takie zawody. Ale no, trzeba troszeczkę czasu na to poświęcić, więc myślę, że też wiele osób to odstrasza. Surowy to znaczy, że jest jury, które po prostu mówi ci, musisz wykonać to, to, to i to tam w jakimś limicie czasowym? Tak, jest taki regulamin, w którym są podane figury obowiązkowe, z których jakby zawodnicy wybierają sobie pewną część do prezentacji na zawodach. Są wytyczne, jak te figury mają wyglądać. No i trzeba je zaprezentować według dokładnie właśnie tych opisów, więc jest to czasami trudne, dlatego że wiele figur znamy bardziej z tego, że po prostu umiem je robić, ale niekoniecznie tak, jak jest napisane akurat w tym systemie, tak? Bo wiadomo, różne zawody mają różne wytyczne, każda się rządzą swoimi prawami, więc trzeba czytać te regulaminy dokładnie i jakby robić tak, jak jest napisane w regulaminie, więc jeżeli jest powiedzmy napisane, że muszę mieć, nie wiem, prostą nogę, to nie mogę mieć jej ugiętej. Niby oczywiste, ale dla wielu niekoniecznie, więc z tego biorą się później takie jakieś tam chyba negatywne odczucia wielu zawodników, że na przykład właśnie
no gdzieś tam nie poszło tak, jakby się chciało. Ale to dlatego mówię, że z jednej strony są łatwe, bo jest wszystko tak naprawdę napisane, czarno na białym, jak robić, ale no, trzeba troszkę czasu poświęcić, żeby, no, żeby zrobić właśnie tak, jak trzeba. Mhm, a taki układ, powiedzmy choreografia na takich mistrzostwach, zawodach, ile czasu trwa? Niecałe 4 minuty. Jeśli chodzi o polsport, bo na tych zawodach są też odmiany artystyczne, no i też jest koło, teraz jako druga dyscyplina sportowa, czyli aerial hoop. Ale generalnie tak od 3,5 na artystycznych do 4 na 4 prawie minuty na sportowym. A ile czasu trzeba poświęcić, żeby właśnie się przygotować do tego, do tych 4 minut? Bardzo różnie. Wiadomo, że optymalnie im więcej czasu, może się nam wydawać, że byłoby lepiej. Ale tobie. Wtedy, w tym 2018, to było krótko, bo to były chyba jakieś 2 miesiące tylko, niecałe. Ale to właśnie, jeżeli się ćwiczy regularnie i jakby większość elementów ma się opanowanych, to decydując się na udział w takich zawodach, jest tylko kwestia wyboru i połączenia tych wszystkich figur. No i ćwiczenia całości kondycyjnie przede wszystkim, tak, i wytrzymałościowo. Ale nie wyobrażam sobie na przykład przygotowywać się na takie zawody 2 miesiące, będąc powiedzmy na jakimś tam poziomie, na przykład załóżmy jakimś jeden, tak, gdzie startuję w kategorii, gdzie są wymagane wszystkie figury z zakresu powiedzmy tam jakieś 3, tak, i na przykład muszę się nauczyć 11 figur, których nie umiem w ogóle, więc jakby to jest dla mnie, no... A takich figur ile jest w ogóle? No jest bardzo dużo, no nie liczyłam ile tam jest, ale tam jest chyba ze 200 czy ze 300, tak na oko mówiąc w tym katalogu. A jeśli chodzi o konkurencję, ile w ogóle osób startuje w takich zawodach? Generalnie bardzo dużo. Wszystko zależy jeszcze od jakiej kategorii, bo oprócz tego, że są sekcje zaawansowania, amatorzy, profesjonaliści i elita, to mamy też podział na kategorie wiekowe, czyli są dzieci od 6 roku życia. No i najwyższą kategorią jest kategoria 50+, więc tak naprawdę w każdej tej kategorii wiekowej jest troszkę inna liczebność. Najwięcej osób zawsze jest w kategoriach dziecięcych, takich 10-15. I w kategoriach dorosłych 18-40, no bo wiadomo, to jest taka najbardziej liczebna, nawet wiekowo, i najwięcej osób ćwiczy z takich przedziałów wiekowych. Ale no, w każdej kategorii pojawiają się zawodniczki, więc i 40+ jest teraz już taka, no naprawdę koło tam 10 czasem osób w niektórych kategoriach jest, 50+, więc fajnie, bo osoby się odważają i chcą startować. Wybacz mi to pytanie, ale ono musi paść. Pole dance, no, mimo że jest niszowy jeszcze, to no, od 2017 roku jest już oficjalnie uznany jako sport, dyscyplina sportu. Są tam gdzieś, wiem, jakieś podchody, żeby został uznany jako, żeby dołączył do tego elitarnego grona sportów olimpijskich. Mimo wszystko niestety wiem, że w dalszym ciągu kojarzy się on z tańcem erotycznym. I takie pytanie, czy ty, kiedy rozmawiasz z kimś i mówisz, czym się zajmujesz, spotykasz się jeszcze z takim stereotypowym postrzeganiem? Raczej nie. Może dlatego, że po prostu już obracam się w innym środowisku, raczej osób świadomych, które no, wiedzą, że mamy XXI wiek, widziały internet i jakby wiedzą, o co chodzi. No pewnie są takie osoby, którym się to nadal kojarzy i gdzieś tam z tyłu głowy mają, ale no nie wiem, to nie jest moja rzeczywistość, nie przykuwam do tego uwagi. No jak ktoś będzie chciał tak myśleć, to zawsze będzie tak myślał, a jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć, to sobie sprawdzi. A ty czujesz się odpowiedzialna, żeby zmieniać to myślenie i rozwijać ten sport? Znaczy rozwijać tak, ale na siłę nic nie zmienisz. A właśnie, dostrzegasz to, że ta dyscyplina już staje się coraz mniej niszowa, że w takich małych miejscowościach na Podkarpaciu, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, właśnie jednak ma się tutaj dużą ilość uczestniczek? A czy jest to, bo to w sumie już kilkanaście lat minęło, więc sporo osób naprawdę spróbowało, wiele osób ćwiczy, coraz więcej szkół powstaje, nawet właśnie w małych miastach. Pojawiają się też nowe dyscypliny, nowsze. Więc myślę, że dlatego też pole dance zaczyna już, jakby nie jest tą jedyną taką najnowszą, tylko no, gdzieś tam pojawiają się nowe nowinki i jakby przestajemy może być właśnie tak traktowani, że dalej jesteśmy jakąś taką niewiadomą i nowością, że co to jest ta rurka i o co tam chodzi. Może dużo osób właśnie próbuje, więc rozprzestrzenia jakby tą informację, że to jest w porządku. No dużo dzieci chodzi na zajęcia, więc to jest też, znaczy pokazuje, pokazuje to, że ludzie no, zaczynają to rozumieć. Zmiana mentalności następuje. Super. Cele twoje na kolejne lata? O, cele na kolejne lata? Nie wiem.
Może jakieś zawody? Jeśli chodzi o organizację, czy o uczestnictwo? Bardziej może uczestnictwo, ale to może kiedyś, nie wiem. Rozwój szkoły. No i chyba na razie jakichś takich większych planów nie mam. Przynajmniej takich określonych, jakichś sprecyzowanych, o. No to ja w takim razie życzę Ci tego, żeby ten sport był lepiej postrzegany, żeby ta zmiana mentalnościowa faktycznie coraz bardziej postępowała. No i żeby jednak dołączył do tego grona tych sportów olimpijskich i żebyś mogła nas reprezentować na olimpiadzie. Będzie, nie wiem, czy to jeszcze będzie mój etap. W sensie ale chyba w Paryżu w 2024 może. Ach, kiedy to dojdzie do skutku, pojawi. To nie wiadomo. To są lata. Ach, kto wie, może kiedyś. Zobaczymy. Życzę Ci tego i dziękuję za rozmowę.